Wyjątkowe spotkanie pani Myślenickiej i papieża Franciszka miało miejsce 10 października w Watykanie. Z okazji jubileuszu 40-lecia wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową, pielgrzymi z Myślenic mieli niebywałą okazję podziękować za pontyfikat papieża Polaka oraz wręczyć replikę obrazu Matki Bożej Myślenickiej Ojcu Świętemu. Zawieźliśmy Matkę Bożą do Rzymu, a tam ksiądz arcybiskup wręczył ją tę kopię jako taki prezent od całej diecezji z okazji tej naszej diecezjalnej pielgrzymki. No było nas razem ze mną 46 osób, parafianie, od takich 20 parę lat po takich 70 parę lat. Także przekrój był spory, było chyba 8 czy 9 małżeństw, w tym także taka bardzo fajna grupa. Jakie uczucia wam towarzyszyły tam w Rzymie, na miejscu, kiedy papież Franciszek oglądał, a później modlił się do repliki obrazu? No, było to niezwykłe uczucie, bo tak jedna z legend mówi, że obraz naszej pani Myślenickiej trafił tutaj z Rzymu. Papież Sykstus, którego piękny pomnik jest przed Bazyliką w Loreto, gdzie też byliśmy, miał być właścicielem tego obrazu i przekazać go swojej krewnej, księdze zakonu do Wenecji, a stamtąd trafił do Krakowa, a z Krakowa, właściwie z Łagiewnik, spod Krakowa trafił do Myślenic, więc teraz odbył jakby drogę odwrotną. Oczywiście to jest legenda, ile w tym jest prawdy, trudno powiedzieć. A jakie uczucia? No niezwykłe uczucia, bo to jednak spotkanie z Piotrem naszych czasów, z głową Kościoła i widzieć papieża Franciszka, który modli się do Matki Bożej przed kopią tego wizerunku, to no, niezwykła chwila. Także było to piękne, piękne przeżycie.